sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem mam okazję nagrać wywiad z moją klientką, coachem matrycy energetycznej, która mieszka w Lublinie i tutaj przyjmuje, z Anną Żarek. I dzisiaj chciałem właśnie z nią porozmawiać. Ta rozmowa ukaże się na kanale na YouTubie, na moim kanale Sukces Studio pisane razem, ale zachęcam też do zajrzenia na kanał Magiczny Coaching, też pisane razem. Tam znajdziesz drugą część tego wywiadu, gdzie Ania zadaje pytania mi. I w linkach na dole na YouTubie znajdziesz na pewno taką informację, gdzie ten odcinek odszukać. Zachęcam, bo już wiem, że jest bardzo ciekawy i na pewno może Ci się spodobać. A teraz nie przedłużam, zapraszam do wywiadu naszego. Witam. Witam Cię, Aniu. Maćku. Jesteśmy po imieniu, więc będziemy się tak do siebie zwracali. I tu ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. Umówiliśmy się, że każdy z nas przygotuje 3 pytania do drugiej osoby. I co ważne, ja nie znam pytań, które zada mi Ania, a Ania nie zna tych pytań, które zadam jej ja. Więc totalny spontan, wszystko jest, nie jest jakoś tam specjalnie przygotowywane. Nawet tą śmieciarkę, którą możesz teraz słyszeć piszczącą za oknem, też tego nie przygotowaliśmy, ale nie będę tego wycinał, trudno. W związku z tym ja się bardzo boję, czy pytania nie będą za bardzo podchwytliwe, czy będę umiała odpowiedzieć. Nie, nie będą podchwytliwe. Pytania będą akurat jak najbardziej z Twojej dziedziny, więc na pewno dasz radę na nie odpowiedzieć. Okej, więc nie traćmy czasu, bo już i tak przy długim wstępie zapraszam do konkretnych pytań i do tego wywiadu. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, co coach ma wspólnego tak naprawdę z magią? No bo w nazwie masz magicznycoaching.pl, prawda? I czy w nazwie strony, czy w nazwie kanału. No to dlaczego magiczny coaching? No i co właściwie coach ma wspólnego z magią? Ja jestem coachem matrycy energetycznej. Jest to bardzo ciekawa metoda, którą niektórzy mogą nazwać magiczną, bo są różne elementy, o których później powiem. Ale tak naprawdę ta metoda jest oparta na prawach fizyki, na nauce. Także jestem coachem, czyli doradcą. Przychodzą do mnie klienci w sprawach dotyczących ich pracy, biznesu, małżeństwa, związku, przyjaźni, dzieci i innych sprawach. I ja im przeprowadzam sesję, żeby pomóc. I na tej sesji pojawiają się elementy, w matryce energetycznej są takie elementy, na przykład może się coś pojawić w postaci innego wcielenia, że przyczyną problemu jest sprawa, która była w poprzednim wcieleniu. I w tym momencie, nieważne czy ktoś wierzy w reinkarnację, czy we wcielenia, czy nie wierzy, pracuje się nad tym problemem w takiej postaci, jak się pokaże. To są takie elementy magiczne. Mogą się pokazać, na przykład może się pokazać anioł stróż albo jakiś archanioł. To są symbole, archetypy i dlatego metoda jest magiczna.
Ale to tutaj rozwiejmy wątpliwości. To klient to nagle zobaczy twój, że jakaś się postać przed nim pojawia? Nie, to ja mam taki specyficzny sposób widzenia jakby, że zadaję pytanie i pojawiają się symbole, które ja widzę w powietrzu. Masz taki dar. Holograficznie. To jest wyuczone właśnie na kursach matrycy energetycznej. Takie holograficzne widzenie jak gdyby, że w danym miejscu coś jest i pytam, co to jest, i to się pokazuje. Natomiast klient tego nie widzi. Owszem, przychodzą do mnie czasami klientki, które rozwijają się duchowo i wyczuwają tę energię i widzą podobnie, czy czują, że coś jest w podobnym miejscu, ale większość osób nie widzi. Jeżeli klient przychodzi po raz pierwszy, ja pytam, czy opowiadać o wszystkim, co się pojawia i mogą być rzeczy takie niespodziewane, czy nie opowiadać. Do tej pory nie zdarzyła mi się osoba, która by powiedziała, żeby nie mówić. Każdy chce wiedzieć, obojętnie co będzie. Okej. Drugie pytanie mam następujące. Dlaczego ta matryca energetyczna, której tutaj no, trzeba zaznaczyć, że jest tylko dwie osoby takie w Polsce, które prowadzą w ogóle tego typu rzeczy i mają certyfikat do tego, żeby to robić. Jesteś jedną z tych dwóch osób, tak. Więc to już jest rzadka rzecz i raczej no, nie spotykana tak na co dzień. Z tego, co mówisz, to matryca energetyczna jest taką bardzo zajmującą się wieloma dziedzinami nauki, tak? Tak jak jest internista w szpitalu, który jest lekarzem łączącym różne specjalności, no bo dopiero do tego doszli ludzie, że no, medycyna chińska też się w sumie zajmowała różnymi dyscyplinami, a nie tylko, że jest doktor od kolana, ale tylko prawego i to też tylko od prawej strony tego prawego kolana, bo już od lewej to nie. Więc tutaj też jesteś takim jakby internistą, takim naukowcem interdyscyplinarnym, który zajmuje się wieloma dziedzinami nauki. Zechciej powiedzieć coś więcej na ten temat. Ponieważ ja uczyłam się jeszcze innych rzeczy, na przykład hawajskiego Ho'oponopono i huny, i NLP, i pracy z duszą, Soulwork, Systemic Coaching, ja włączam pewne elementy w sesję matrycy. Sama matryca też jest metodą, tak jak mówisz, złożoną jakby, dlatego że założyciel, twórca matrycy energetycznej, dr Richard Bartlett, po pierwsze sam był lekarzem i skończył studia medyczne podwójnie, bo najpierw zwykłe medyczne, a potem w kierunku chiropraktyki. To jest coś takiego jak nasz masaż połączony z kręgarstwem. I on na tą metodę wpadł jakby spontanicznie, ponieważ miał spontaniczne wizje w czasie kontaktu z pacjentem, w czasie leczenia pacjentów i stworzył tą metodę, ale potem chciał ją podeprzeć naukowo. On to wszystko już wiedział, jak to robić, tylko nie wiedział, jak to się dzieje, że to działa, że on zajmował się uzdrawianiem i miał bardzo duże sukcesy, miał dużo klientów w swoim regionie. Więc dr Bartlett przeczytał 140 książek w dziedzinie fizyki, z czego 100 książek w dziedzinie fizyki kwantowej i to zrobił w ciągu kilku miesięcy, bardzo szybko. I tam znalazł takie elementy, które umieszcza w książce, polecam w tym momencie, książka doktora Richarda Bartletta, Fizyka cudów, także tam można o tym poczytać. Jak to się dzieje, że działa. Czyli rzeczywiście jest takie połączenie, czyli połączenie fizyki, na pewno biologii, medycyny. Tak, tak. Czyli tak dosyć. A poza tym wiele dziedzin, ponieważ on wiele kursów skończył, oprócz swoich studiów medycznych, wiele kursów skończył i też to włączył właśnie w metodę. Znaczy, z tego co pamiętam, tam wchodziła w rachubę teoria strun, teoria pól morficzno-genetycznych. Tak, na przykład pola morficzne Ruperta Sheldrake'a. Niektórzy nazywają polami morfogenetycznymi. Ja właśnie pracując w czasie sesji jestem jakby na poziomie tego pola. Rupert Sheldrake zbadał na przykład, dowiedział się, że
jeżeli małpy, grupa małp w jednym regionie jakiegoś kraju, nie pamiętam jaki to był kraj, nauczyła się myć banany w wodzie, w rzece, przed jedzeniem, to natychmiast w drugim regionie tego kraju inne małpy robiły to samo. I nie było możliwości, żeby ktoś im powiedział, czy żeby przewiózł jakąś małpę w tym czasie, żeby inne nauczyła. Po prostu to udowodniło, że istnieje jakieś pole, w którym bardzo szybko, momentalnie idzie informacja z jednego miejsca do drugiego. Rupert Sheldrake nazwał go polem morficznym lub morfogenetycznym. Podobny przykład można podać na temat biegaczy. Kiedyś uważało się, że biegacz na 100 metrów nie może przekroczyć bariery, z tego co pamiętam, 10 czy 9 sekund. I przez wiele lat nikt tej bariery nie przekroczył. W momencie, kiedy znalazł się sportowiec, który przebiegł szybciej, w ciągu kilku miesięcy na całym świecie inni robili to samo i jego rekord pobijali, jego rekord świata. Także również tak jakby w polu morficznym ukazała się informacja, że to jest możliwe i inni tę informację wyłapywali intuicyjnie. Czyli to jest tak po części, tak jak w tym słynnym powiedzeniu, że ktoś przyszedł, nie wiedział, że tego się nie da i po prostu przyszedł i to zrobił. Tak, tak. Są takie właśnie sytuacje. I ja też po prostu podejmuję się wszystkich zadań, jakie dają mi klienci. Wczoraj miałam takie zadanie, kiedy sama sobie pomyślałam, że to nie jest możliwe, żeby to zrobić, ale na sesji przeprowadziłam proces i on się udał jakby w 2/3. Powiedziałam klientce, że pewna poprawa może być, niech obserwuje, co będzie się działo i zapraszam za parę miesięcy czy parę tygodni drugi raz, być może uda się to doprowadzić do końca. A chodziło o bardzo trudną sprawę, o utratę zapachu w wyniku traumy dziecięcej. Bardzo ciekawymi rzeczami się zajmujesz, ale to myślę, że jeszcze słuchacze czy oglądający ten akurat wywiad będą mieli okazję w najbliższym czasie się mocno przekonać, bo sporo takich materiałów postaramy się w najbliższym czasie przygotować, bo wiem, że Ania jest naprawdę świetna w tym, co robi. Ma niesamowitą wiedzę, naprawdę niesamowitą to, co miałem okazję poznać. Niesamowite rzeczy wie i potrafi, także nawet warto się z nią umówić tylko dla samego spotkania takiego człowieka, jak ona. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, bo ja tutaj nie chcę, żeby to wyglądało, że ci słodzę i tak dalej, tylko dam ci okazję bardzo się wykazać. Bardzo ci dziękuję, Maćku, za miłe słowa. Tutaj mam pytanie następujące, bo twoja strona internetowa to magicznycoaching.pl. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że powinnaś, no bo coaching jest taki zwykle kojarzony u nas z biznesem też i no, jest to bliska mi akurat dziedzina, bo pracuję z różnymi właścicielami firm, ludźmi, którzy no, starają się te firmy poprawić. I tutaj moje pytanie, co tak naprawdę taki coach jak ty może rzeczywiście pomóc człowiekowi biznesu? Co dla niego może rzeczywiście zrobić? Dlaczego właśnie nawiązujesz do tego coachingu? Czy on w ogóle nie był powiązany z biznesem? Bo może się mylę. Nie reklamuję się jako osoba przeprowadzająca coaching powiązany z biznesem. No, bo to skromność, tak. Aczkolwiek miałam kilka takich spraw. Przychodzili klienci, którzy prowadzili firmy i w ramach sesji również pracowaliśmy nad firmą. Ja zawsze pytam klienta, co chce zrobić, jaki jest cel sesji. To jest na samym początku. I nad tym celem w polu morfogenetycznym, w polu wszelkich możliwości pracujemy. Na przykład klient mówi o jakimś nowym projekcie albo o swojej firmie opowiada i ja wtedy staram się zobaczyć w polu morficznym, jaki jest symbol danego projektu lub danej firmy. I w tych symbolach są jakieś wady. Na przykład symbol może się ukazać jako zegar, który nie chodzi. Dobry zegar, dobrej jakości, ale nie chodzi. Możesz się domyślić, Maćku, co wtedy robię. Po prostu ten zegar nakręcam i zegar znika z pola i to znaczy, że sprawa jest załatwiona.
Czasami patrzę w polu, jaka jest przyszłość danego projektu. Widzę początek projektu przed klientem na jego linii życia i widzę na przykład, w jakim kolorze czy w jakim kierunku idzie linia. I są różne przypadki, że na przykład idzie prosto i nagle zakręca i schodzi z drogi. I tak można przewidzieć, że taki projekt, który będzie przez kilka miesięcy szedł dobrze, a później coś się stanie i on nie będzie kontynuowany, tylko tak jakby pójdzie na bok. I takie coś, jeżeli widzi się taki obraz w polu, można go również zmodyfikować. Są różne techniki, to nie jest tak, że ja biorę i przesuwam. Są różne techniki, ja po prostu sprawdzam energetycznie, która technika pasuje do danej sprawy. Przeprowadzam proces matrycy energetycznej i ta wizja się zmienia. I znów, jeżeli zmieni się pozytywnie, można zrobić metodę dwupunktową, kiedy ja klienta dotykam w okolicach, przeważnie na plecach, z tyłu, za sercem. I drugi punkt to jest ta wizja pozytywna firmy, na przykład w złotym kolorze, piękna, błyszcząca. Robimy dwupunkt, czyli łączymy z tą wizją energetyczną klienta i puszczamy to. Jest taki moment odpuszczenia, że wtedy to się puszcza, żeby się zrealizowało w ten sposób. Bardzo ciekawe w ogóle ten proces wygląda. W ogóle pod tym względem bardzo wiem, że są ciekawe rzeczy, bo już wiele rzeczy miałem okazję od Ciebie usłyszeć. Myślę, że tak jak się umawialiśmy, dzisiaj tylko trzy pytania. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, no to poprosimy, napiszcie to w komentarzach, że chcę więcej. To zachęci nas do tego, żeby przygotować kolejne tego typu filmiki i je udostępnić na kanale YouTube czy na innych platformach. Także zapraszamy. Na dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Maćku. I dziękuję Wam za uwagę. Cześć. Też bardzo dziękujemy. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcesz zajrzeć to na to, co robi Ania, to zapraszamy na jej stronę magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wszelakie informacje na temat projektów, które są przygotowywane. Tam będzie chyba też się coraz więcej artykułów ukazywało niedługo. Tak, ostatnio dużo piszę na Facebooku. Zapraszam też na Facebooku, facebook.com/matryca energetyczna, pisane razem. Ostatnio piszę jeden artykuł dziennie. Ojej, to rozkulałaś się. Tak. No ale to postaramy się tak zrobić, żeby te artykuły też były na stronie, bo wtedy będzie chyba prościej do nich dotrzeć i nie będą uwagi inne rzeczy rozpraszały, które też na Facebooku jest. A jeżeli oczywiście chcesz zajrzeć do tego, co ja robię, to zapraszam na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz różne informacje, które może Ci się przydadzą, jeżeli chcesz swoją firmę poprawić, naprawić lub ją po prostu rozwinąć, czy dopiero wystartować. Zapraszam. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Niech się wszystko jak najlepiej układa i mam nadzieję do zobaczenia.